Dzisiaj przyjrzymy się jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci Hollywood, Melowi Gibsonowi. Chociaż kiedyś był uwielbianym gwiazdorem, jego prywatne życie i publiczne skandale znacząco wpłynęły na karierę i postrzeganie przez fanów. Szczególnie głośna stała się jego ostatnia osobista tragedia, gdy zostawił żonę i 7 dzieci. Czy Mel Gibson naprawdę powiedział dość swojemu małżeństwu? Rozwiniemy tę historię i przypomnimy najgłośniejsze skandale z udziałem aktora. Mel Gibson, urodzony w Australii, a posiadający również amerykańskie obywatelstwo, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych, lecz równocześnie kontrowersyjnych aktorów w świecie Hollywood. Zdobył międzynarodowe uznanie dzięki swoim rolom w takich filmach jak dynamiczny Mad Max w reżyserii George'a Millera, heroiczne Braveheart, Waleczne Serce, czy pełne akcji serię Zabójcza Broń. Ponadto Gibson nie tylko występuje przed kamerą, ale także samodzielnie reżyseruje, co można zaobserwować na przykładzie jego wysoce dyskutowanego filmu Pasja oraz osadzonego w realiach II wojny światowej Przełęczy Ocalonych. Ostatnio zaskakująco powrócił temat 5. odsłony Zabójczej Broni, kultowej serii filmowej, w której Gibson odgrywa kluczową rolę. Aktor nie tylko potwierdził kontynuację prac nad projektem, ale również ogłosił, że to on stanie za kamerą jako reżyser nadchodzącej części. Mel Gibson jest również znany z jego burzliwej osobowości oraz zamiłowania do pięknych kobiet, co często podkreślają media. Jego pierwsza żona Robin przetrwała u jego boku ponad 3 dekady, stając się kluczową postacią w jego prywatnym i zawodowym życiu. W ostateczności, po głębokim zastanowieniu i 3 latach od szokującego incydentu, żona Mela Gibsona podjęła zdecydowane kroki prawne i złożyła wniosek o rozwód, argumentując swoją decyzję w sądzie różnicami nie do pogodzenia. Mel, znany z jego głośnych skandali i kontrowersyjnego życia prywatnego, zaskoczył swoich wielu fanów, kiedy na jaw zaczęły wychodzić kolejne skandale, zburzając jego publiczny obraz przykładnego katolika, który stawiał na pierwszym miejscu Boga i rodzinę. Te publiczne deklaracje wkrótce zostały poddane próbie, gdy okazało się, że jego małżeńskie zobowiązania nie wytrzymały próby czasu, między innymi z powodu jego uzależnień. Dzień po tym, jak został aresztowany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, jego małżeństwo oficjalnie się zakończyło. Jako zadośćuczynienie za lata małżeństwa, Mel zapłacił swojej żonie $425 milionów. Mimo iż przez długie lata Mel Gibson cieszył się zazdrością Hollywood za swoją karierę, ostatecznie również jego profesjonalne życie uległo dezintegracji. Zmianę tę zainicjował szeroko dyskutowany film Pasja z 2004 roku, który spotkał się z ostrą krytyką ze strony organizacji żydowskich, w tym Nowojorskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom, która określiła produkcję jako antysemicki projekt, przedstawiający Żydów w negatywnym świetle. Sytuacja eskalowała, gdy Mel Gibson w odpowiedzi na krytyczną recenzję w New York Timesie wypowiedział się, że chciałby zabić recenzenta i powiesić jego wnętrzności na patyku. Niedługo po tej kontrowersji, media zaczęły szeroko informować o problemach Gibsona z alkoholem. W tym okresie aktor często ujawniał swoją ciemniejszą stronę, wyrażając się w sposób pełen nienawiści, mizoginii, homofobii, rasizmu oraz antysemityzmu. Kulminacyjnym momentem jego publicznego upadku był 2006 rok, kiedy to został aresztowany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Podczas zatrzymania Gibson wykrzykiwał antysemickie oskarżenia, twierdząc, że Żydzi są odpowiedzialni za wszystkie wojny na świecie i zwracając się do policjanta z pytaniem, czy ten również jest Żydem. Mimo że Gibson publicznie przeprosił za swoje wypowiedzi, nie udało mu się nigdy pełni odbudować swojego wizerunku. Sytuacja Mela Gibsona stawała się coraz bardziej skomplikowana i kontrowersyjna. Jego postępowanie i wypowiedzi jedynie pogłębiały kryzys jego publicznego wizerunku. W jednym z wywiadów Gibson zasugerował, że ma wątpliwości co do oficjalnych danych dotyczących Holokaustu, używając retoryki zmniejszającej liczbę ofiar. Po zakończeniu wojny mówiono o 12 milionach ofiar, potem liczba ta zmniejszyła się do 6, a teraz mówi się o 4 milionach, to wygląda jak gra liczbowa. Nie tylko jego publiczne wypowiedzi były problemem. Jego były partnerki zaczęły otwarcie mówić w mediach o tym, jak Gibson miał się znęcać zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Szczególnie głośna była sprawa z rosyjską pianistką Oksaną Grigoriewą, z którą Gibson rozstał się w 2010 roku. W wyniku tego rozstania do mediów przedostały się nagrania, na których Gibson wypowiada się w bardzo obraźliwy sposób, mówiąc do Grigoriewy, że wygląda jak świnia w rui i sugerował, że jest odpowiedzialna za potencjalne ataki na swoją osobę ze względu na jej wygląd. W konsekwencji Grigoriewa oskarżyła Gibsona o pobicie,
co doprowadziło do nałożenia na niego zakazu zbliżania się do niej i ich wspólnej córki. Chociaż ostatecznie sprawa została umorzona, wizerunek Gibsona doznał poważnych uszczerbków. Kariera Gibsona w konsekwencji tych wydarzeń na długi czas uległa zastoju, odsuwając go od głównego nurtu Hollywood. Powrót Mela Gibsona do świata Hollywood miał być oznaczony przez premierę filmu Przełęcz Ocalonych w 2016 roku. Mimo to aktor nie zdołał na dłużej zadomowić się w branży, po premierze filmu wycofał się z życia publicznego, pojawiając się jedynie podczas premier kolejnych produkcji. Po wielu latach Gibson wyznał w jednym z wywiadów, że jest zaskoczony niechęcią branży filmowej do przyjęcia go z powrotem. Wyjaśniał swoje wcześniejsze zachowanie odnosząc się do momentów, gdy był aresztowany: byłem pijany, zły i aresztowany. Niestety zostałem nielegalnie nagrany przez policjanta, który nigdy nie odpowiedział za swoje działania, a potem upublicznił nagranie, by zyskać. Czy zatem będąc kim jestem, nie mam prawa do przeżywania załamań nerwowych? Tak komentował swoje kontrowersyjne wypowiedzi antysemickie sprzed lat. Od 2014 roku Mel Gibson jest w związku z Rosalyn Ross, która jest od niego młodsza o 34 lata. Twierdzi, że obecność Ross spowodowała w jego życiu pozytywne zmiany. Znaczące dla nich obojga okazało się być spotkanie i wspólne chwile spędzane na jego ranczu w Kostaryce. W 2024 roku planują świętować 10. rocznicę swojego związku. W jednym z rozmów Gibson podkreślił, że ich związek przynosi mu wyzwania, ale mimo znacznej różnicy wieku, wszystko układa się nadzwyczaj dobrze. Ona jest naprawdę wyjątkową osobą, którą uwielbiam. Więc proszę, to wszystko. Czego więcej można chcieć? Mówił aktor, wyrażając głęboką wdzięczność i satysfakcję z obecnych relacji.